Państwa Marek Stefan i zapraszam na kolejny odcinek programu Układ Sił na Świecie. Dziś porozmawiamy o Indiach, kraju, który przez ostatni rok pojawił się w wielu informacjach dotyczących przebiegu wojny na Ukrainie, a to dlatego, że Indie znalazły się w gronie tych państw, które z jednej strony nie zdecydowały się pójść za przykładem wielu państw tak zwanego Zachodu, czyli nie nałożyły sankcji na Rosję, ale z drugiej strony również zwiększyły swoje obroty handlowe z tym państwem. No i prowadzą politykę, którą ciężko zakwalifikować jako politykę państwa, które synchronizuje swoje stanowisko z takimi mocarstwami jak na przykład Stany Zjednoczone. No i właśnie o powodach takiej, a nie innej polityki New Delhi w obecnych okolicznościach geopolitycznych porozmawiam dzisiaj z moim gościem, którym jest dr Krzysztof Iwanek, indolog i historyk, kierownik Ośrodka Badań Azji w Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Witam serdecznie. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. No właśnie, biorąc pod uwagę poprzedni rok, rok 2022, w którym Rosja zdecydowała się na pełnoskalową inwazję na Ukrainę, co ten ubiegły rok mówi nam o postawie Indii? Wspomniałem już o tym, że Indie zdecydowały się zwiększyć import z Rosji. Mówi się nawet o tym, że wzrósł on nawet o 400%. I przede wszystkim Indie zdecydowały się importować z Rosji ropę naftową, którą kupują po mocno dyskontowych cenach. Rozliczają też coraz więcej tego handlu w walutach narodowych, no ale to jest tylko, można powiedzieć, wycinek tych relacji rosyjsko-indyjskich, które zresztą mają dosyć długą historię. No właśnie, co możemy powiedzieć o postawie Indii? Dlaczego Indie zdecydowały się na taką, a nie inną postawę wobec Rosji w obliczu inwazji na Ukrainę? Dziękuję za to pytanie. Może zacząłbym od ogółu i przejdę później do szczegółu, czyli między innymi do kwestii tej ropy i tego importu. Po pierwsze, Indie rzeczywiście były i ciągle są w bardzo dobrych stosunkach z Moskwą. Mówię tak z Moskwą, żeby jakby dzięki temu zaklasyfikować dwa okresy do tego. Nowe Delhi było w dobrych stosunkach z Moskwą za czasów zimnej wojny, kiedy ewidentnie Indie były bliżej Związkowi Radzieckiemu niż blokowi zachodniemu. Bardzo mocno zaczęło to się zmieniać w ostatnich 30 latach, kiedy Indie zaczęły być coraz więcej współpracować z Zachodem, ale one Nowe Delhi nigdy nie zmieniło, jakby inaczej, nie przeszło jednoznacznie na stronę Zachodu. Tylko to, co się zmieniło, przede wszystkim powiedziałbym w ostatnich 20 latach, można dyskutować, czy to jest jakaś wyraźna cezura, ale mniejsza o to, ale myślę, że w ciągu ostatnich 20 lat Indie zaczęły konsekwentnie uprawiać taką politykę równoległego partnerstwa z Zachodem, w szczególności USA, ale nie tylko, z zachowaniem partnerstwa z Rosją. Drugim bardzo ważnym elementem tej postawy, bardzo wyraźnym, jest to, że jest to partnerstwo z obiema stronami bez sojuszu. Nie chcą ewidentnie Indie znaleźć się w sojuszu ani z USA, ani z Rosją. Gdyby miałyby swoją opinię do tego dodać, to powiedziałbym, że nie chcą, dlatego uważają, że nie muszą. To znaczy, że Nowe Delhi zakłada, że w razie zagrożenia będzie w stanie, posiadając broń atomową, bardzo duże terytorium, bardzo dużą populację, duże siły zbrojne, że Indie będą w stanie obronić się same. W związku z tym nie ma konieczności zawierania sojuszu z jedną albo drugą stroną, bo z drugiej strony taki sojusz jest pomocą dla państwa w dziedzinie bezpieczeństwa, ale równocześnie pewnym zobowiązaniem, żeby pomagać w innych sytuacjach, kiedy nasz sojusznik tego wymaga. Stany Zjednoczone podobno na przykład bardzo chciały swego czasu, żeby Indie dołączyły do amerykańskiego ataku na Irak, ale Indie nie chciały, bo miały na względzie swoje stosunki z arabskimi państwami, i nie tylko arabskimi, ale państwami Bliskiego Wschodu. Reasumując, bo za dużo mi się ten wstęp robi, Indie pilnują się polityki równoległego partnerstwa z Zachodem i z Rosją bez sojuszu z żadną z tych stron, więc nie jest to sojusz z USA, ale nie jest to też sojusz z Rosją. I rzeczywiście polityka, tak już wreszcie przechodzę do odpowiedzi na pana pytanie,
No, polityka ta stanęła przed dużym testem w roku 2022. W rozumieniu Indii, podkreślam, ta polityka zdała test. To znaczy Indie w swoim rozumieniu uczyniły w roku 2022 dokładnie to, co ta polityka miała u nich osiągać, czyli nie weszły w sojusz żadną ze stron, nie wzięły, nie obejmują rąk w końcu udziału w tym konflikcie w sposób bezpośredni po żadnej stronie, no ale również nie chcąc tracić partnerstwa z Rosją, nie potępiły jej. I Nowe Delhi miało no przez rok, teraz to miało już bardzo dużo okazji na niwie ONZ, ale również na niwie innych organizacji międzynarodowych, na przykład Międzynarodowej Agencji Atomistyki. Można było wesprzeć różne rezolucje. Indie bardzo konsekwentnie, niestety dla nas, nie poparły żadnej rezolucji potępiającej rosyjską inwazję na Ukrainę. I chciałbym tu podkreślić, że w rozumieniu Indii było to zachowanie neutralności. To właśnie była realizacja polityki braku partnerstwa, przepraszam, braku sojuszu, ale równoległego partnerstwa z każdą stroną. Oczywiście trochę inaczej jest odbierane na Zachodzie, bo wielu komentatorów na Zachodzie uważa, że brak potępienia Rosji to już nie jest neutralność. Brak potępienia Rosji to jest zbliżenie się do pozycji Rosji, bo już nie pamiętam, kto to powiedział, ale jest taki bardzo znany cytat: jeżeli nie potępiasz agresora, to nie jesteś neutralny, jesteś po jego stronie. Więc jakby rozumując w ten sposób, bardzo wiele osób uważa, że Indie stanęły bliżej Rosji. Ja bym mówił to w ten sposób: Indie same uważają, że nie stanęły po stronie Rosji, tylko że są neutralne. Ich dyplomacja rzeczywiście w żaden sposób Rosji nie potępiła, natomiast równolegle też należałoby podkreślić, że Indie też nic nie zrobiły poza tym, żeby zantagonizować Zachód, poza tą ropą, do której zaraz przejdę. To znaczy cały ten brak potępienia Rosji według mnie nie wskazuje, że mamy jakiś kryzys w stosunkach Indii z Zachodem. To znaczy żadna inna forma współpracy Indii z USA, czy Francją, czy Japonią, czy Australią, powiedzmy, to są jedni z takich ważnych partnerów Indii, no nie ucierpiała, przynajmniej Nowe Delhi nie podjęło żadnych kroków, żeby ona ucierpiała w jakikolwiek sposób w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. I w tym sensie Indie uważają, że one, znaczy tak sądzę, że rząd w Nowym Delhi, który od roku tę krytykę odrzuca i od roku tej krytyce się przeciwstawia, mówiąc, myśmy mieli prawo do neutralności, więc jakby one uważają, że one jakby zachowały dokładnie tę samą postawę. Natomiast rzeczywiście należy bardzo mocno wskazać na kwestię tej ropy, gdyż rzeczywiście indyjski import z Rosji w zeszłym roku, już mamy dane za cały rok, więc można to podsumować, w roku 2002 import z Rosji wzrósł, wydaje mi się, pięciokrotnie, w tym sensie, że około 1% wartości całego indyjskiego importu stanowił import z Rosji. Czyli Rosja była bardzo, jest bardzo małym partnerem handlowym tak naprawdę Indii. Jednakże decyzja o kupnie znacznych wolumenów ropy sprawiła, że import z Rosji w 2022 roku stanowił jakieś 5% importu indyjskiego w ogóle. I tutaj rzeczywiście była to decyzja, nie zdziwię się, kiedy ktoś na podstawie tej decyzji powie, że Indie przechylają się w stronę Rosji, bo najpierw była ta krytyka, już od końca lutego, prawda, nie wiem, francuscy, japońscy, amerykańscy dyplomaci mówili Indiom, a dlaczego wyście na przykład na niwie ONZ nie wsparli rezolucji potępiającej Rosję? Indie mówiły, nie, bo my jesteśmy neutralne, więc już Indie wiedziały, że sama neutralność w ich rozumieniu prowadzi do krytyki na Zachodzie i dopiero wtedy, mniej więcej w jakimś momencie marca, zaczęły się pojawiać pewne pierwsze informacje o tym, że Indie zaczynają kupować więcej rosyjskiej ropy. Do zeszłego roku import ropy z Rosji był minimalny w Indiach, po prostu dlatego, że no koszty transportu muszą być duże, bo to mówimy o 3-4 tygodniach, jak taki tankowiec płynie, kiedy Indie mogą sobie znacznie szybciej, a więc taniej importować od tradycyjnych dostawców, przede wszystkim państw z Zatoki Perskiej, Arabii Saudyjskiej na przykład, czy Iraku. To są głównie, dotąd byli główni dostawcy Indii. A tu nagle w marcu pojawiają się informacje najpierw, że 1 milion baryłek popłynął do Indii, potem, że 3 miliony baryłek.
I wtedy jakby ta krytyka na Zachodzie wobec Indii się zdwoiła, bo okazuje się, że nie tylko Indie nie potępiły, ale nawet skorzystały z okazji. Prawdopodobnie było tak dlatego, że no, coraz bardziej izolowana Rosja, znaczy firmy rosyjskie, mówiąc bardziej precyzyjnie zapewne, one nie chciały ograniczyć wydobycia. Ograniczenie wydobycia, czy na przykład wstrzymanie go czasowe, byłoby tak wielkim kosztem, że lepiej było najwyraźniej tę ropę sprzedawać taniej. Nie wiemy tak naprawdę do końca, ile taniej Indie ją dostają, bo w ogóle nie ma żadnych informacji o tym, jakie to są umowy. I wtedy Indie się broniły, przecież wy, Europa, też kupujecie ropę, jesteście, przynajmniej była Europa do 2020 roku sumarycznie największym odbiorcą rosyjskiej ropy. To indyjski minister spraw zagranicznych tak się bronił, że wy to, ile myśmy teraz kupili, to wy to kupujecie w jedno popołudnie. Ale to były pierwsze informacje o tych pierwszych kilku milionach baryłek. Natomiast potem ten import ropy do Indii, i nieźle do tego się przyznają, bo Indie wprost są dane rządowe, przez które ja sobie podsumowałem już teraz za cały rok, co miesiąc, ile Indie wydawały na rosyjską ropę i jej kupowały. No więc w drugiej połowie 2022 roku już Indie wydawały na rosyjską ropę 3 miliardy dolarów miesięcznie, więc są to znacznie większe sumy i ilości niż za kilka milionów baryłek za cały rok. Tutaj mam przed sobą podsumowanie, chwileczkę. Za cały zeszły rok Indie miały wydać na rosyjską ropę ponad 22 miliardy dolarów, miały kupić niemal 33 miliony ton rosyjskiej ropy, więc jakby nie mogą już się Indie bronić, tak jak się broniły w marcu, że a myśmy kupili tyle, co Europa w jedno popołudnie. Jeżeli chodzi o ropę wysyłaną drogą morską, to Indie stały się jednym z głównych, podkreślam drogą morską tylko, odbiorców rosyjskiej ropy naftowej obok Chin i Turcji. Absolutnie tutaj rozumiem, kiedy ktoś powie, no to tak naprawdę Indie pomogły Rosji. Oczywiście pomogły, bez wątpienia, dlatego że mimo że kupują taniej, więc to się mniej Rosji opłaca, najwyraźniej ta sprzedaż taniej opłaca się bardziej niż zmniejszanie lub przerywanie wydobycia. Przy czym znowu Indie to uważają, nawet Delhi uważa, że po prostu będąc neutralne wobec samego konfliktu, działa we własnym interesie. I to wielokrotnie komentatorzy czy indyjscy, czy minister spraw zagranicznych Indii podkreślali, że no, jeżeli ktoś tam daje taniej ropę, to jest w naszym interesie ją kupować. I mimo tego wszystkiego Nowe Delhi ciągle podkreśla, że to nie znaczy, że oni weszli do jakiegoś bloku prorosyjskiego, to nie znaczy, że są w jakimś sojuszu z Rosją i oni są dalej gotowi, nie wiem, na przykład kupować amerykańskie uzbrojenie, ćwiczyć z Amerykanami i tak dalej. Więc Indie uważają, że całą tę krytykę są w stanie utrzymać i że w dłuższej perspektywie, znaczy tak jak zakładam, że Indie uważają, może tak to powinienem ująć, w dłuższej perspektywie Indie zakładają, że partnerstwo z Zachodem nawet na tej decyzji o kupnie rosyjskiej ropy nie ucierpi i że po prostu to był dobry interes, który inne państwo też by zrobiło w miejscu Indii. Ta koncepcja strategicznej suwerenności, która wydaje się tak, że stoi u podstaw zachowania Indii, postawy New Delhi wobec Stanów Zjednoczonych, Rosji, Unii Europejskiej. Ona oczywiście tutaj ma wiele wymiarów i biorąc pod uwagę przede wszystkim ten obecny kontekst międzynarodowy, rosyjską inwazję na Ukrainę, tego, że ewidentnie świat nam się zaczął dzielić na obozy, które z jednej strony są przeciwko Rosji, a z drugiej strony gdzieś mniej lub bardziej wspierają Rosję. Indie, wydaje się, że przynajmniej część komentatorów to podkreśla, że w nadchodzących latach mogą być w dosyć dobrej, dogodnej pozycji negocjacyjnej i uzyskiwać od tych skonfliktowanych stron jak najwięcej. No z jednej strony właśnie jest ta ropa, o której przed chwilą pan mówił, ale z drugiej strony biorąc pod uwagę
długoletnie związki Indii i Rosji w obszarze polityki przemysłu zbrojeniowego i tego, że tak naprawdę indyjskie siły zbrojne w większości polegają na sprzęcie produkcji postsowieckiej, rosyjskiej, no to dzisiaj, kiedy ten sprzęt, no biorąc pod uwagę to, co dzieje się na froncie na Ukrainie, często jest krytykowany, jego jakość, dzisiaj francuskie, niemieckie, a także amerykańskie koncerny zbrojeniowe oferują swoje produkty Indiom. No i Indie oczywiście tutaj też zaczynają się temu przyglądać i być może będą dywersyfikowały te źródła swojego zaopatrzenia. Więc to jest jakby jeden wymiar i to też właśnie prosiłbym o komentarz, jak właśnie w tym wymiarze przede wszystkim polityki, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy, Indie będą się pozycjonowały. A druga kwestia, która też jest moim zdaniem być może jeszcze bardziej ciekawa, to teza dotycząca tego, że Indie mogą stać się liderem globalnego południa. Globalnego południa, o które również wydaje się, że toczy się obecna rozgrywka międzynarodowa i zarówno Zachód szeroko pojęty, Stany Zjednoczone, ale również Chiny próbują pozyskać jak najwięcej wsparcia, jak najwięcej jakby poszerzyć obszar swoich wpływów w globalnym południu. No i pytanie, czy Indie jako to państwo, które ma bardzo dobre tradycje sięgające jeszcze zimnej wojny, czyli państwa zaangażowanego w ruch państw niezaangażowanych, czy biorąc pod uwagę właśnie to dziedzictwo, mogą je poniekąd wskrzesić i stanąć właśnie na czele globalnego południa, próbować tworzyć jakąś trzecią siłę w obecnych okolicznościach międzynarodowych. Tak, dziękuję. Kilka wątków, mam nadzieję, że w miarę uporządkowany sposób uda mi się jakoś do wszystkich odnieść. Zacznę może od tej znowu od tego ogólnej postawy Nowego Deli w stosunkach międzynarodowych. Ta idea w Indiach nazywa się najczęściej strategiczną autonomią, to znaczy, że jeżeli ja to dobrze rozumiem, podkreślam, ja to rozumiem tak, że to chodzi o bycie autonomicznym w kwestiach strategicznych. To właśnie nie bycie w sojuszu, jak rozumiem, jest właśnie jedną z podstaw bycia strategicznie autonomicznym. To znaczy w kwestiach takich na przykład jak to, czy idziemy na wojnę z kimś, chcemy być autonomiczni. Żeby być autonomiczni w tej kwestii, to nie możemy być w sojuszu, bo wtedy musielibyśmy mieć jakieś gwarancje i wtedy ktoś nam pomoże, kiedy my mamy konflikt, ale my musimy komuś pomóc, jak nasz sojusznik ma konflikt. Więc jakby strategiczna autonomia zakłada brak sojuszu. Natomiast i to Indie rzeczywiście realizują i tutaj są, można powiedzieć, w dobrej pozycji w tym sensie, że im to się udało dotąd. Znaczy sam fakt, że nie musiały dotąd wejść w sojusz, rozumiem, jest potwierdzeniem dobrej pozycji. Natomiast równolegle strategiczna autonomia bardziej w Indiach jest postrzegana jako ideał, do którego dążymy, a nie coś, co jeszcze mamy, ponieważ w jakimś sensie rozumiem, że jeżeli to jest autonomia w kwestiach strategicznych, no to najlepiej być autonomicznym w kwestii na przykład strategicznego uzbrojenia, czyli sami powinniśmy być w stanie sobie wybudować samoloty bojowe, lotniskowce, okręty podwodne, ale również, żeby być autonomicznym, to trzeba być autonomicznym w kwestii strategicznych surowców, które napędzają gospodarkę i za pomocą których budujemy to uzbrojenie. Tak ja rozumiem normalne użycie przymiotnika strategiczny. I tutaj Indie absolutnie nie są niezależne. I można w jakimś sensie pewnie argumentować, że żadne państwo do końca nie jest, bo nawet bardzo zaawansowane państwa, jak powiedzmy Chiny czy Stany Zjednoczone, nawet jak w dużej mierze same produkują uzbrojenie, to skądś zawsze jakiegoś pierwiastka brak i skądś trzeba zawsze jakiś surowiec importować. Ale to już zostawiam jakby, jak blisko są strategicznej autonomii powiedzmy USA czy Chiny, to zostawiam tym, którzy się tymi państwami zajmują. Jeżeli chodzi właśnie o zaawansowanie przemysłu i dostęp do surowców, to Indie absolutnie, i tu zaraz przejdziemy do kwestii tego rosyjskiego uzbrojenia, absolutnie według mnie autonomiczne nie są. To znaczy jest to państwo, które próbuje do tego dążyć w sposób świadomy, tak jak świadomie nie chce być w sojuszu, to świadomie nie chce być zależne od importu uzbrojenia z innych państw. No z surowcami się często nie da, jak czegoś nie mamy, to musimy kupować. Natomiast to trzeba powiedzieć bardzo szczerze, to się Indiom jak dotąd w bardzo małym stopniu udało. Rzeczywiście ogromna większość sprzętu indyjskiego jest rosyjskiej albo jeszcze radzieckiej produkcji. Nie własnej indyjskiej, nie jakiegokolwiek innego państwa, ale właśnie konkretnie rosyjskiej. I to zresztą było podnoszone jako jeden z głównych argumentów, dla których Nowa Delhi
tak w sensie, że tak w Indiach mówiono, no nie możemy potępić Moskwy, kiedy mamy ogromną większość sprzętu z Rosji. Ale tak na marginesie, jakby wracając do kwestii tego jakby braku potępienia, no to można sobie zadać pytanie, czy w takim razie można powiedzieć, że Indie były neutralne, bo chciały, bo nie chciały się powiedzieć po jednej stronie, bo to jest ta podstawa ich polityki zagranicznej, czy były neutralne właśnie dlatego, że były zależne, bo jakby argument o tym, że nie krytykujemy, bo mamy od nich uzbrojenie, to jest jednak trochę inny argument niż nie krytykujemy, bo jesteśmy neutralni, prawda? W związku z tym, jeżeli patrzymy na postawę Indii pod kątem tego, od kogo są zależne, to Indie absolutnie, tak jak większość państw świata, nie są niezależne. I równolegle rzeczywiście, w związku z tym jakby, chociaż Rosja jest bardzo małym partnerem handlowym dla Indii, wymiana handlowa Indii z USA czy z Chinami jest kilkanaście razy więcej warta rocznie niż z Rosją, to, co Indie kupują od Rosji, mimo jakby małej wartości w skali całego importu, jest bardzo ważne strategicznie, bo tradycyjnie, jak pan redaktor słusznie powiedział, to przede wszystkim było uzbrojenie. Drugim bardzo ważnym elementem jest rosyjska pomoc w budowie indyjskiego przemysłu nuklearnego, czyli kupno reaktorów i pomoc na miejscu w Indiach rosyjskich specjalistów w budowie reaktorów atomowych, więc to jest bardzo ważna pomoc. To trzeba powiedzieć. I tak naprawdę ropa tu jest dopiero nowym elementem, który nie wiadomo jak długo się utrzyma, bo nie wiadomo jak długo firmy rosyjskie będą Indiom oferować tę zaniżoną cenę. Natomiast bez wątpienia ten element uzbrojenia i ten element pomocy w budowie przemysłu w energetyki atomowej, to jest coś, od czego Indie będą zależne od Rosji przez dziesięciolecia. To się nie da pstryknąć palcem i mieć zupełnie nowe uzbrojenie i reaktory z innych źródeł w następnym roku. Więc to się będzie zmieniało przez dziesięciolecia i równolegle rzeczywiście się zmienia, to pan redaktor słusznie wspomniał, to znaczy owszem, większość rosyjskiego uzbrojenia, większość uzbrojenia, które posiadają indyjskie siły zbrojne, jest rosyjskiej produkcji, ale też większość tego uzbrojenia jest stara. A to, na co w ostatnich latach się Indie decydowały przy kupnie nowocześniejszego sprzętu, to coraz częściej był sprzęt amerykański, francuski, izraelski. Te trzy państwa zaczęły stopniowo zajmować coraz większą przestrzeń na indyjskim rynku uzbrojenia, coraz bardziej wypierając Rosję. Bardzo często było tak, że kiedy Indie decydowały się na przykład na, nie wiem, nowsze samoloty bojowe, no to okazało się, że Francuzi wygrywali z Rosjanami, chociaż też w tym wypadku z Amerykanami. I stopniowo, im bardziej mówimy o nowoczesnym sprzęcie, tym bardziej Rosja ma na indyjskim rynku konkurencję. Tylko no po pierwsze, ten rosyjski sprzęt jest tańszy, zawsze gdzieś Indie mogą kupić jakiś lepszy samolot francuski czy amerykański zamiast rosyjskiego, no ale gdzieś indziej będzie trzeba w związku z tym oszczędzić i zawsze Rosjanie, znaczy zazwyczaj, bo nie zawsze dadzą Indiom niższą cenę niż Amerykanie czy Francuzi. Równolegle jest tak, że no i są dalej pewnego typu sprzęty, które Rosjanie również mają jednak dość nowsze i takie, które mogą rywalizować na indyjskim rynku, w sensie, że nie tylko Indie miały je kiedyś, ale mogą kupić teraz, bo Indie nie tak dawno, przez kilka lat temu kupiły od Rosji ten system S-400. Pierwsze dywizjony już dotarły, dwa lata, nie jestem pewien, ale całkiem niedawno dotarły. Więc tutaj Rosja dalej ma silną pozycję. Ona będzie słabnąć, to widzimy, że ona słabnie przez ostatnie 20 lat, tylko ona, według mnie są dwa podstawowe czynniki, które wskazują, od których tempo tego słabnięcia będzie zależało. Po pierwsze, im słabsza będzie rosyjska gospodarka, im mniej będzie zaawansowana, im mniej będzie mogła nowe rzeczy zaoferować, tym częściej Indie będą wybierać sprzęt zachodni. Ale też, żeby Indie mogły wybierać sprzęt zachodni, no to indyjska gospodarka musi się rozwijać na tyle szybko, na tyle mocno, żeby państwo miało pieniądze na ten znacznie lepszy, ale droższy sprzęt zachodni. Więc to są jakby dwa znaki zapytania. Ja uważam, że rzeczywiście to indyjsko-rosyjskie partnerstwo, chociaż one w roku 2020 roku tak dobrze wyglądało, tak silnie, dzięki tej ropie i braku potępienia, według mnie to partnerstwo w końcu upadnie. Ono nie jest bowiem oparte na jakichś ideologicznych związkach, jak było to za zimnej wojny. To jest czysto
takie kontraktowe partnerstwo. No, Indie w końcu nie kupiły tej ropy w zeszłym roku dlatego, że są zwolennikami agresji na Ukrainę. Kupiły ją, bo zdesperowana Rosja dawała taniej. To był jedyny powód. I jeżeli ktoś inny da coś lepszego Indiom albo taniej, to też Indie bez żadnych tutaj skrupułów mogą zrezygnować z rosyjskiej oferty na rzecz, dajmy na to, francuskiej. I innymi słowy uważam, że czynniki technologiczne i gospodarcze raczej niż polityczne zadecydują o tym, że w końcu indyjsko-rosyjskie partnerstwo oparte w końcu tylko na tych dwóch filarach, uzbrojenie i energetyka, w końcu upadnie. Przy czym to może zająć dziesięciolecia i nie dojdzie do tego upadku dlatego, że Zachód krytykuje Indię. Nawet gdybyśmy my chcieli, żeby tak było, to nie dlatego tak się stanie. Stanie się po prostu tak dlatego i wtedy, gdy rosyjska gospodarka po prostu już nie będzie miała Indiom tyle do zaoferowania. I swoją drogą ja prywatnie liczę po prostu, że tak się stanie. I mam nadzieję, że tak się stanie. Mam nadzieję, że ten absolutnie idiotyczny i okrutny samobój, jaki Rosja sobie strzeliła, atakując Ukrainę, bardzo nas przybliżył do tego momentu. To znaczy, to pan redaktor wspomniał o tym, że okazało się, że wiele rosyjskiego sprzętu nie działa dobrze. No, różne braki zobaczyliśmy na polu bitwy ze strony rosyjskiej. Mam nadzieję, że w Indiach też to widzą. Za dużo o tym tekstów, przyznaję, dotąd nie widziałem, co jest interesujące, że nie było wiele komentarzy. Tylko tutaj nie komentarz dziennikarza, myślę, jest kluczowy, tylko kluczowe będzie to, czy na przykład następna umowa będzie podpisana między Nowym Delhi a Moskwą na kupno czegoś. Strasznie się rozgaduję, przepraszam, a jeszcze muszę jeden wielki wątek, postaram się już bardziej zwięźle odwołać do tej roli Indii w globalnym południu i w szerzej postawy Indii. Wydaje mi się, że jest bardzo jeszcze daleka droga do tego, żeby Nowe Delhi uzyskało taką pozycję lidera na globalnym południu, chyba poprawnie powiedziałem. Ogólnie rzecz biorąc, po pierwsze mi się wydaje, że jakby te państwa właśnie globalnego południa tutaj nie chciały się znaleźć w tej dychotomii i nie chciały jednoznacznie opowiedzieć się po stronie Zachodu i Ukrainy albo po stronie Rosji w tym konflikcie i wielu państwom właśnie w tym Indiom się to udało. Samo to jednak nie daje Indiom żadnej szczególnej roli, bo ten ruch państw niezaangażowanych, które kiedyś Indie współtworzyły między innymi z Jugosławią, z Chinami, on no bardzo szybko okazało się, no przepraszam, ale wydmuszką wprost. Przecież kilka lat po tym, jak ten ruch powstał, doszło do wojny chińsko-indyjskiej, a to Chiny i Indie były współzałożycielami tego ruchu. Więc ja nie liczę na ten trzeci ruch, na ruch państw niezaangażowanych. Ja myślę, że po prostu Indie będą swoją pozycję zachowywać między Zachodem a Rosją, ale bez prób przewodnictwa. Jeżeli rzeczywiście miałby być jeden przewodnik, ja tu może nie chciałbym typować, bo się nie zajmuję innymi państwami, ale gdybym musiał wskazać jakieś jedno państwo, które jest bliższe temu przewodnictwu, to myślę, że jednak dużo więcej atutów mają Chiny. Jednak jako gospodarka znacznie bardziej rozwinięta i państwo gospodarczo i technologicznie i militarnie znacznie bardziej zaawansowane niż Indie, to myślę, że tutaj Chiny, no nie wiem, pośród chociażby państw Afryki, mają dalece większe wpływy gospodarcze niż Indie, więc indyjskiej roli bym tu nie widział, chociaż ja też nie chcę przesądzać, to być może świat tak się ułoży, że nie będzie po prostu jednego lidera. Myślę, że wiele z państw takich właśnie jak Indie choćby, im po prostu pasuje ten multilateralizm, prawda? Bo wtedy można załatwiać sobie biznesy z różnymi stronami, a nie opowiadać się po jednej, ale z drugiej strony no, brak takiej innej przewodniej siły, żeby utworzyć kolejny blok. W związku z tym zamiast tworzyć bloki, po prostu będziemy między dwoma blokami. Tutaj tylko na koniec jeszcze powiem, że jakby bardzo ważnym elementem dla Indii jest to, że Rosja to partner, USA i szerszy Zachód to partner, ale Chiny to wróg. W związku z tym tutaj nie ma możliwości, według mnie, żeby Indie i Chiny taki blok tworzyły wspólnie. I tutaj prędzej Indie akurat by się opowiedziały w razie konfliktu z Chinami, na przykład Indii z Chinami, to by liczyły na to, że USA ich wesprą, a w razie konfliktu Chin z USA byłby na pewno bliżej USA niż Chinom. Więc jakby tutaj nie widzę możliwości takiego bloku, w którym jednoznacznie Indie i Chiny wspólnie by działały. Więc Indie mają tu z jednej strony wygodną pozycję, mogą sobie brać z obu stron, ale też niewygodną, bo mają sąsiedztwo
z dwoma wrogimi wobec nich państwami, Pakistanem i Chinami, które jeszcze ze sobą współpracują. No i jak dotąd Indie, one bardzo chciały całe to uzbrojenie produkować same, ale w większości zależą od importu. No i mówiąc wprost, zależą też w związku z tym bardzo mocno od USA i Francji, które muszą im na razie dać te nowsze uzbrojenie po to, żeby Indie mogły być gotowe do ewentualnego konfliktu z Chinami. I w tym sensie Indie okazują się wcale nie tak autonomiczne, jakby się wydawało. O Indiach nie pierwszy raz rozmawiamy w Układzie Sił na Świecie. Zresztą ten temat również podejmowaliśmy na łamach naszego magazynu. Tam znajdziecie Państwo między innymi właśnie teksty doktora Krzysztofa Iwanka, między innymi właśnie na temat koncepcji indyjskiej suwerenności strategicznej, a biorąc pod uwagę wagę tego państwa na arenie międzynarodowej, która rośnie, między innymi pod względem demograficznym, a z pewnością jeszcze nie raz będziemy o Indiach rozmawiać i to w kontekście międzynarodowym, ale także o polityce wewnętrznej Indii, także to państwu obiecujemy. Ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem był dr Krzysztof Iwanek, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie.